Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem trzeci i ostatni odcinek maratonu epickiego właśnie z S38 z naszego łowcy. I tak, zadaliście naprawdę sporo fajnych pytań, o co was prosiłem w poprzednim odcinku, więc w dzisiejszym sobie na nie po prostu poodpowiadamy. Oprócz tego dużo osób mi też pisało, że podczas przebierania powinienem zakładać itemy na ulepszoną jakość przedmiotu, ponieważ maksymalnie można mieć ich 5 i to daje coś takiego, jakbyśmy mieli tak jakby 5 więcej aury, coś w tym stylu, czyli tutaj zamiast 5 to 10, o ile dobrze zrozumiałem. Wiedziałem, że coś takiego jest, ale nie wiedziałem, że aż tyle to daje. No i po prostu dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie te itemki będą o wiele lepsze od tych. Znaczy na pewno będą lepsze, bo wbiliśmy kilka poziomów, ale czy będą po prostu, czy dadzą nam te itemy to co powinny, więc sobie tutaj odłożyłem właśnie 5 itemków, każdy mi daje po jednej tej ulepszonej jakości przedmiotu, no i sobie zobaczymy, poprzebieramy się dzisiaj trochę, dzisiaj chyba bez lochów będzie, bo jak widzicie z grzybkami tutaj jest głównie na przebranie i też nie wiem czy wystarczy, a może tam za kilka dni nagram jeszcze odcinek właśnie z lochów, jak pójdzie z tym nowym ekwipunkiem. Okej, chyba przejdziemy sobie bezpośrednio do poczty. Powiem wam szczerze, że dzisiaj miały być tylko odpowiedzi na wasze pytania plus zakup złotej ramki, bo stwierdziłem, że nie chce mi się już tutaj nic klikać, nic bardzo tam wiecie tryhardować, powiedzmy, to sobie kupię złotą ramkę, aby takiej tradycji się stało zadość, że każda moja postać ją posiada. No ale niestety stwierdziłem, że okej, jeszcze nie, wstrzymamy się jeszcze lepiej zainwestować w ten lepszy ekwipunek, te grzyby i tak dalej, aby tutaj bardzo nie odstawać, jeżeli chodzi o tą topkę i o ten poziom. Dobra, co tutaj jeszcze wam miałem powiedzieć? A, jeszcze odnosząc się, to był jeden z wielu komentarzy, te ulepszone na jakość przedmiotu. Druga sprawa to było, że dlaczego Kunegunda nie ma pierścienia. Ja nie zauważyłem, że mam pierścień, co prawda na wszystkie cechy, ale zajmował mi on tylko miejsce w EQ, więc założyłem i przy okazji mi też padło osiągnięcie, tam też kilka osób na to zwraca uwagę, żeby ubrać towarzyszy w same epiki, więc to też wam za to dziękuję, że mi napisaliście. I oprócz tego co? A, oprócz tego pokażę wam tutaj walkę mam zapisaną z tym sutenerem Petyrem, bo oczywiście w tym odcinku z lochów zapomniałem, a to chyba była taka najciekawsza, można powiedzieć, walka ze wszystkich, które klikaliśmy w tym wczorajszym odcinku, więc sobie ją po prostu zapisałem i ją teraz obejrzymy, bo tak jak mówię, no zapomniałem w tamtym odcinku. Tutaj jak widzimy dwa mocne kryty, on też dwa mocne kryty, no a my trzecim go wykończyliśmy. Bo reszta lochów tak naprawdę padała za jednego, dwa grzyby, a tutaj z tym sutenerem się troszeczkę pomęczyliśmy, więc stwierdziłem, że wam pokażę. Okej, jak widzicie troszkę się pytań uzbierało, w sumie 50, trochę się powtarzało, ale to nic. To nic, po prostu te, które się powtarzały, nie będę już na nie odpowiadał, tylko je tak jakby zignoruję, w sensie no powiem, że już się powtarzało, że już odpowiadałem na to pytanie, no nie ma sensu tego robić drugi raz. Okej, zaczynamy od samego dołu, czyli od najstarszych tych pytań. I tak, co sądzisz o przejściu Dzynka, Lisorożec, Palagdon dla free to play? Te pytanie w ogóle już czytałem, bo ja tutaj przeglądałem, czy nie ma czegoś głupiego i tak dalej. Co sądzisz o takim przejściu? No szczerze mówiąc, możesz wejść na mój poradnik do pupili, bo ja tych wszystkich przejść nie pamiętam, jakie tam są dla graczy free to play, eko i tak dalej. Przed nagraniem poradnika dla pupili to sobie to po prostu przygotowałem, ale chyba, o ile się orientuję, to przejście w tym świetle Dzynka, Ptazi, Paladon nie jest dla graczy free to, nie jest dla graczy grzybiących tylko i wyłącznie, a dla free to play także, więc jakby... Nie wiem, chyba po prostu nie musisz tego Lisorożca, tylko po prostu z Ptasia na Paladona od razu i z Dzynki. Tak mi się wydaje, ale po prostu zajrzyj najlepiej do poradnika, co ja tam mówiłem, bo już też do końca nie pamiętam. I na pewno... A poczekajcie, co tu się w ogóle zadziało? A nie, dobrze. I na pewno się tam po prostu dowiesz, co powinieneś zrobić w tym świetle. Kolejne pytanie, skąd dowiedziałeś się, że istnieje taka gra? To jest w sumie dosyć ciekawe pytanie, bo tak około, nie wiem, 10 lat temu, jak jeszcze byłem w podstawówce, poszedłem do mojego znajomego po szkole, do takiego kolegi i on sobie właśnie, tam zaczęliśmy grać na komputerze i on sobie właśnie wszedł na swoje konto w Shakesie i stąd się dowiedziałem, że taka gra w ogóle istnieje. On tam, pamiętam, miał Wojownika 50 level, dla mnie to było takie wow. Ja pamiętam, że sobie tam założyłem Maga. Nie pamiętam już, który to był serwer, wiem, że on potem coś tam przestał grać, a ja grałem dalej, w końcu go z levelem wyprzedziłem. Co ciekawe, ten Mag, to było tam około 10 lat temu, ten Mag miał taki sam nick, jak ja mam tutaj na tych swoich obecnych kontach, plus na kanale na YouTubie, więc no, Mag to była w ogóle też moja pierwsza postać, bo też sporo osób o to pytało. No i właśnie dzięki temu koledze się o grze dowiedziałem,
zacząłem sobie potem grać. Ta gra dla mnie miała taką przewagę, że miała aplikację na telefonie, więc można było wszędzie tak naprawdę w nią grać. Ta aplikacja obecnie się nazywa chyba Shakes and Fidget Classic na Androidzie, a wtedy to była taka zwykła ich aplikacja, jedyna jaka była. I ona chodziła bardzo sprawnie, ani nie potrzeba była jakiegoś nie wiadomo jakiego telefonu, ani jakiegoś nie wiadomo jak szybkiego internetu, dzięki temu sobie po prostu klikałem w Shakesa na tym telefonie, no ale generalnie dowiedziałem się dzięki koledze około 10 lat temu. Kolejne, coś mi tutaj kurde zacina, to było pytanie od niego, okej. Już jakiś czas temu założyłem same przedmioty z Wielkanocy i mi nie wskoczył quest. Tu chyba mówisz o osiągnięciu, trendsetter. Przedmioty z Wielkanocy muszą być tylko i wyłącznie ze zbrojowni. Czyli tutaj ci łapie hełm, łapie ci klata, rękawice, buty i pas oraz miecz, z tym, że z tego co się orientuję na tych klasach takich pokroju berserk, mogę się mylić, ale chyba wystarczy 5 przedmiotów aniżeli 6. W sensie na takiej klasie jak paladyn, jak berserk i teraz ten łowca, chociaż z berkiem to nie jestem pewny. Jak po prostu założysz 5 i ci nie wskoczy, no to załóż to 6, ale tu chodzi o to, że musisz mieć itemki ze zbrojowni. Dobra, lecimy dalej. Jak długo grasz w Shakesa? No tak jak mówię, około 10 lat, tylko to wiadomo, z przerwami, więc no na pewno troszkę mniej. Tak łącznie troszkę mniej regularnie, natomiast z przerwami to tak około 10 lat. Jak długo planujesz grać w jedną i tą samą grę i dlaczego ci się nie nudzi? Tu chyba chodzi o Shakesa. No nie nudzi mi się, w sumie Shakes to jest tak naprawdę jedyna gra, w jaką gram. Oprócz tego nie gram w żadne inne gry, bo mi się nie chce. Troszkę tam pogrywam w Lola, to wam mówiłem, ale to tam wieczorami kilka meczy dla tak po prostu for fun, bo nawet tam się zbytnio nie staram. Natomiast Shakes mi się podoba, oprócz grania w Shakesa tak naprawdę nic innego nie robię, tylko tam przeglądanie jakiegoś internetu, YouTube'a i tak dalej, jeżeli chodzi o taką powiedzmy rozrywkę, więc no na razie mi się nie nudzi i nie planuję przestawać. Zobaczymy jak będzie dalej. Kolejne pytanie, jak masz na imię? Patryk, studiujesz? Jak tak, to co? Nie studiuję, to tam też sporo pytań było, ile mam lat i tak dalej. Mam 20 lat i jestem w czwartej klasie technikum. Skończyłem już w sumie tą szkołę, teraz czekam na maturkę, no ale wiadomo, przez to, że jest taka sytuacja na świecie, w kraju i tak dalej, pandemia, no to poczekam sobie jeszcze troszkę, no ale generalnie właśnie skończyłem dopiero czwartą klasę technikum, więc jeszcze nie studiuję. Z jakiego jesteś miasta? Jestem z okolic Kielc, to nie jest miasto, tylko bardziej taka wioska, no ale mam do Kielc około 30 km, więc niedaleko. Jaka postać dla 100% free to play? Berserk, łowca, demonów czy inna? Szczerze mówiąc, no nie wiem, dla 100% free to play... Mi się wydaje, że chyba zwiadowca będzie najlepszy, ale zapraszam do poradnika jak zacząć, tam się wypowiadałem o każdej klasie oprócz o łowcy, bo o tym łowcy jeszcze nie mam zdania, więc tam po prostu mówię jaka klasa dla kogo jest dobra, więc sobie możesz obejrzeć. Kupujesz grzybki z Shakesa czy z innej strony? No nie można kupować z innej strony grzybów, więc tylko i wyłącznie z Shakesa. Gdybym ja robił to jakiejś z innej strony, no to byłoby to głupotą po prostu z mojej właśnie strony. Jak oceniasz moją postać? No masz za niski level, aby tutaj cokolwiek mówić o tej postaci. Powinieneś się jeszcze troszeczkę porozwijać i wtedy ewentualnie do mnie napisać. No ale tutaj klaser widzę, że masz 53%, no to powinieneś go podbić troszeczkę. Co tutaj więcej? No te statystyki jakoś idą, no mówię, masz za niski poziom, aby tutaj cokolwiek oceniać, jak to na około 200 się będzie powoli już klarować, to wtedy ci powiem co i jak. Na razie sobie pracuj nad tym klaserem, bo 53% wydaje mi się, że jak na twój poziom jest to dosyć mało. Dobra, lecimy dalej. Poczekajcie, tutaj był Trzepak, teraz jest Ewal, tylko że mi tutaj, zobaczcie, coś mi się tutaj zacinają te pytanka. Pytanie na odcinek. Cześć Neutra, oglądam cię może 2-3 tygodnie. Muszę powiedzieć, że wydajesz się bardzo fajnym człowiekiem. Może opowiesz coś o sobie, ile masz lat, pracujesz, studiujesz, od ilu lat grasz w Shakesa? Możesz też powiedzieć, jak wygląda współpraca z Playa Games, bo widzę, że masz custom avatar, więc chyba coś jest na rzeczy. Jak wyglądało zawarcie współpracy? Ty się odezwałeś czy sama Playa? Pozdrawiam. No więc tak, opowiedziałem już wszystko. Ile masz lat? Powiedziałem chyba, że mam 20. Powiedziałem, że skończyłem dopiero co szkołę i teraz czekam na maturkę. Od ilu lat grasz w Shakesa? Też powiedziałem. Jak wygląda współpraca z Playa Games? No ja to troszeczkę o tym mówiłem
na odcinku, na którym mówię, jak dostać swój własny awatar w Shakesie, więc zapraszam. Ale generalnie o co chodziło? Na forum Shakesa pojawiła się moja w ogóle współpraca z Shakesem, powiedzmy, zaczęła się, zanim w ogóle jeszcze zacząłem nagrywać na YouTubie, ponieważ na forum polskim pojawiła się informacja od administracji, że szukają przewodnika dla youtubera, czyli osoby, która po prostu ogarnia grę i będzie w stanie pomóc jakiemuś youtuberowi, który tą grę będzie u siebie reklamował, ale też będzie po prostu w nią grał i żeby się nauczył, żeby mu tam pomóc i tak dalej. No i ja wysłałem swoje zgłoszenie, wysłałem je w sumie tak dosyć na odwal się, ponieważ ja nie mam szczęścia, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, plebiscyty czy coś w tym stylu, więc nawet tam zbytnio w tym zgłoszeniu napisałem to, co chciałem napisać, ale tam, wiecie, nie przykładałem się i tak dalej. No i dostałem wiadomość zwrotną i tak to się zaczęło. Natomiast zacząć nagrywać na YouTube zacząłem dopiero kilka miesięcy po tym, więc jakby to w tamtym momencie nie miało bezpośredniego wpływu. Teraz no jest troszkę już inaczej, jeżeli o to chodzi, ale no, to tak to wyglądało. W sumie zgłosiłem się, dostałem wiadomość zwrotną i tyle. Po właśnie tym, jak zobaczyłem, że jest taka jakby rekrutacja. No wtedy miałem jedno konto na W35 swojego wojownika. Dużo osób go może nie znać, bo z niego za dużo nie nagrywam. W sumie już tam prawie nie gram. Robię takie codzienne czynności, ale niedługo będę się z tą postacią żegnał. Więc w tamtym momencie ta postać była dosyć wysoko, bo tam była w top 20 serwera, więc no, to z niej wysłałem zgłoszenie. No i tak to się w sumie zaczęło, więc tak to wygląda. Okej, okay, dalej. Pytanie o pupile. Cześć, mógłbyś pomóc, bo na innym koncie na S35 mam problem z pupilami, a ty się na nich znasz, więc chciałem spytać, co mam zrobić, jeżeli w ogniu ulepszałem czompa na 70, a gram bez grzybów, to na koło teraz przejść? Bo w poradniku mówię, żeby ulepszać czompa na 30 i przechodzić na konie guta, więc mógłbyś pomóc w takiej sytuacji. Tam widziałem, że zadałeś to pytanie pod odcinkiem i ktoś ci odpisał, w sensie, no, ktoś ci odpisał, że powinieneś przejść na przepałkę i potem na pirodliszkę, o ile dobrze pamiętam. No i chyba to będzie najlepsze wyjście tak naprawdę. No troszkę zmarnowałeś tych karmin na tego czompa, no ale to już trudno. Pytanie do odcinka. Jak długo grasz w tą grę? 10 lat, to już odpowiadałem około. Jaką postać najbardziej polecasz dla free to play, grzybiarza i początkującego gracza? Dla początkującego zwiadowcę, bo jest chyba najprzyjemniejszy, dla grzybiarza to w zasadzie nie wiem, no generalnie ja o klasach mówię, już się wypowiadałem w poradniku jak zacząć, kto jeszcze nie widział, tam około 10 minut się rozwodziłem nad każdą klasą, w sensie łącznie 10 minut o wszystkich klasach, więc zapraszam, możecie sobie tam obejrzeć i po prostu będziecie wiedzieć, jakie mam o tym zdanie, o tych klasach. W jaki sposób nagrywasz na komputerze Shakes & Fidget? Też bym nagrywał. No nie wiem w jaki sposób, po prostu odpalam nagrywanie, w sensie odpalam na przeglądarce tryb pełnoekranowy i odpalam nagrywanie pulpitu i tyle, i nagrywam. Więc nie wiem, czy coś tutaj inaczej, nie wiem, o co ci dokładnie chodzi w sumie. Jeżeli ktoś tutaj by chciał jakieś uzupełniające, coś nie odpowiedziałem wystarczająco na jego pytanie, to może do mnie i tak napisać tutaj w grze, to już mu po prostu odpowiem tak jakby prywatnie, nie na odcinku w tym sensie. Dobra, pytanie na jutro, bo to są jeszcze pytania z wczoraj. Cześć, mam pytanie odnośnie statystyk na innym koncie zwiadowca. S2, Rover, level 336. Ja to pytanie widziałem i szczerze mówiąc, na pewno musisz klasę poprawić, powinieneś mieć ponad 90% już dawno. Natomiast wyślij mi po prostu swoje statystyki, jeżeli chodzi o same podstawy, czyli tam wiesz, jak najeżdżasz, jak najeżdżasz na statystykę, to masz podstawa. Ja tutaj mam na przykład 1805, to mi te statystyki wyślij i wtedy będę w stanie ci jako tako pomóc, jeżeli o to chodzi, to już ci tam odpiszę prywatnie. Warto wszystkie surowce inwestować w ulepszanie EQ, czy potem przy rozmontowaniu przedmiotu lub sprzedaży odzyskujemy 100% tego, co zainwestowaliśmy, czy tylko jakąś część? Odzyskujemy jakąś część, jest to spora część, tam nie pamiętam dokładnie ile, chyba 80% albo 85%, coś takiego, z tym, że jeżeli mamy broń z toalety lub ze strefy mroku, to nie opłaca się jej ulepszać, bo z niej surowcy nie odzyskujemy i tyczy się to tylko broni. To ja tam mówiłem chyba w poradniku do Kowala, no ale tak to wygląda. Dalej, nagrasz odcinek odnośnie pupili. Warto kupować itemy ze sklepu do Wiedźmy. Odcinek odnośnie pupili jest poradnik, więc zapraszam, żeby sobie obejrzeć. Warto kupować itemy ze sklepu do Wiedźmy? Nie, ponieważ nam się to jakby nie opłaca. Drożej nas wyjdzie kupno i sprzedaż u Wiedźmy, aniżeli takiego itemku, który dostaniemy z misji lub tam z jakiegoś lochu, aniżeli taki item, jak jej po prostu oddamy, więc nie opłaca się.
czegoś takiego robić, chyba że się mylę, ale raczej nie, bo już to sprawdzałem kilka razy i raczej się wychodzi na minus lub na zero, więc nie, no nie opłaca się. Dalej, co byś powiedział sobie samemu sprzed powiedzmy 10 lat? I to pytanie, w ogóle tak jak mówię, wszystkie pytania już widziałem i to mnie dosyć zaciekawiło, bo szczerze mówiąc nie wiem, nie mam jakby, w sensie jest kilka takich rzeczy, o których może nie chcę mówić, bo jednak wiecie, no całe życie się człowiek uczy i coś tam, na pewno coś się nauczyłem przez te 10 lat, co bym sobie mógł powiedzieć wcześniej. Ale no, ale tak generalnie to tak ciężko jednoznacznie na to odpowiedzieć, o, w ten sposób. Jaki masz samochód? Samochodu jeszcze nie mam, ponieważ ja prawo jazdy zdałem w sumie w lipcu tamtego roku, więc dosyć późno. Nie robiłem od razu w wieku 18 lat, tylko tam 19,5 miałem w sumie, około. Więc wtedy dopiero zdałem i na razie nie mam, ale już powoli się rozglądam za jakimś samochodem, z tym, że ja nie jestem tam fanem motoryzacji, więc dla mnie samochód ma być w miarę ładny i po prostu jeździć i tyle mi wystarczy, bo ja tam wiecie, nie interesuję się zbytnio motoryzacją, więc ale w planach mam właśnie kupić, bo póki co to pożyczam albo tam od rodziców, albo od kogoś, żeby gdzieś pojechać, więc rozglądam się, mam kilka modeli powiedzmy na oku, no ale nie będę mówił dokładnie jakich i tak dalej, no bo myślę, że nie ma sensu. Mam pytanko, czy mógłbyś ocenić moją postać, czy jest dobrze rozwinięta? Gram Shakesa, pierwszy raz, pozdrawiam. No to samo co u tamtego kolegi, masz za niski poziom na takie ocenianie postaci, bo tutaj jeszcze wszystko się klaruje, więc jakby w ogóle dużo osób mnie pyta, czy wróci przedstawienie postaci widzów ta seria. Odnośnie nie mam naprawdę ochoty tego zbytnio nagrywać i jeszcze... Być może wróci, ale na przykład tylko dla osób, które mają postać 400+, bo takie postacie raz, że się przyjemnie ogląda, są ciekawe, dwa, że po prostu... będzie po prostu ich o wiele mniej, bo właśnie dużo osób do mnie pisze z takimi niskimi poziomami, no a tak jak mówię, no na tym niskim poziomie te wszystkie statystyki się jeszcze rozwijają, jeszcze nie widać jak to dokładnie wygląda, czy coś źle zrobiłeś, czy dobrze, bo jeszcze to wszystko ulepszasz na bieżąco, więc bez sensu ocenianie właśnie takiej postaci. Dobra, możesz do mnie w sumie napisać gdzieś tam na Discordzie, czy coś, to tam ci prędzej odpowiem, bo teraz nie chcę zbytnio tak odcinka przedłużać czymś takim. Pytanie do doświadczonego gracza. To też w ogóle ciekawe, nie wiem czy to ironia czy coś, no ale nieistotne. Czy to normalne, że na moim poziomie mam salkę 10 i mam broń, która mi uzupełnia szczęście, co daje mi 50% szczęścia? No tak, no to normalne, dlaczego by to miało nie być normalne? Jest to okej, okay, no jeżeli wolniej, jeżeli nie grzybisz, to ten level wbijasz wolniej, a do twierdzy jakby grzybów zbytnio ciężko jest po prostu przyspieszyć grzybami, w sensie możesz skrócić, ale tam ci zaczyna brakować surowcy i tak dalej, więc jest to jak najbardziej normalne. Od którego levela jest hazardzista, w sensie kostki? Szczerze mówiąc nie pamiętam, jest poradnik do nowego hazardzisty na kanale, możesz sobie wejść. Z tym, że z tego co kojarzę tutaj na tej postaci, to musisz mieć po prostu odblokowaną wieżę, czyli tam około 125 level i wtedy ci się te kostki odblokowują. Czyli ty już chyba powinieneś mieć, z tego co tutaj widzę. O ile masz wieżę, to już powinieneś spróbować sobie wejść, bo podziemia chyba nie trzeba mieć odblokowanego. Tam możesz wejść na ten poradnik do nowego hazardzisty i sobie po prostu obejrzeć tam wszystko, mówię. Jakie kryształy na maga? Ile na inta HP szczęście? Na szczęście 0, na pewno inteligencja, tak myślę, z 5, poczekajcie, tak, no tak z 5 ze 4 na HP, bądź 6 na inteligencję ze 3 na HP. Generalnie zależy, koło masz teraz w blochach, jeżeli masz wojownika, to potrzebujesz więcej HP, więc ten z 1 kryształ więcej na HP się przyda, a jeżeli masz kogoś innego, no to ci są potrzebne mocniejsze uderzenia, więc więcej inteligencji się przyda. Polecam poradnik, jak rozwinąć postać, to tak swoją drogą, bo tam właśnie o takich rzeczach mówiłem. Witam, mam problem z osiągnięciem w klaserze, a mianowicie z trendsetterem. I czy mógłbyś mi pomóc? Sam próbowałem zakładać przedmioty z tej samej kolekcji i nic. Oglądam twój kanał i poradniki, naprawdę mega dobrze je prowadzisz, ale zrobiłem tak jak mówiłeś, więc pomyślałem, czy to ma związek z tym, że ta klasa jest nowa na serwerze. Nie, na pewno to z tym nie ma związku. Musisz zakładać itemki z samej zbrojowni, te z gabinetu magii się nie liczą, ale nie wiem czemu ci to nie zadziałało, musiałeś po prostu coś źle założyć, no nie wiem, nie mam pojęcia, musisz mi to jakby jaśniej opisać, co miałeś założone i tak dalej. Jak najlepiej rozmieszczać gemy na swoich towarzyszach? No ja wychodzę z tego założenia, że dążę do tego, aby wszystkie gemy miały na główną statystykę, czyli tam Barbar siła, Kunegunda zręczność i Maguś, Mariusz inteligencja. Natomiast potem im po prostu będę dawał wszystkie czarne i to tyle jakby. Na HP im tam nie daję, chyba że mam jakieś zbędne, a oni nie mają, czy coś w tym stylu, ale generalnie na główną cechę, aby po prostu jak najmocniej uderzyli i zginęli, bo od tego są tak jakby.
Czy planujesz wprowadzenie innych gier na kanał? Jeżeli tak, to jakich? Coś tam myślałem, ale możecie mi w sumie napisać, jakie gry byście chcieli w ogóle zobaczyć, no bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli nagram coś innego aniżeli Shakes, to nikt nie będzie tego oglądał, więc możecie mi w komentarzach napisać, co byście zobaczyli. Ja myślałem o Don't Starve Together w sumie, bo lubię tego typu gry, ale też zbytnio nie miałem czasu na nagranie tak naprawdę, więc no możecie mi napisać, jakie gry byście zobaczyli i coś tam sobie pomyślimy, jakie gry byście chcieli zobaczyć. Co studiujesz, co ile wychodzą polskie serwery, mieszkasz w mieście czy na wsi? Na pierwszy odpowiadałem, co ile wychodzą polskie serwery, ostatnio co pół roku, ale to co pół roku, co 7 miesięcy, ale to nie jest reguła, może wyjść na przykład dopiero za 2 lata, więc no średnio, znaczy ciężko tak określić, mieszkasz w mieście czy na wsi? Na wsi. Co sądzisz o tym, że jeśli jest gilia free to player, zrobić tak, aby jedna osoba z gildii zraszowała twierdzę i salkę rycerską do 15 poziomu, a reszta gildii zrobiłaby dla niego eko? No generalnie tak ludzie robią, że eko sobie boostują i potem się nawzajem kontrują, żeby szybko zdobyć te surowce, żeby tam poskracać tam twierdzę i w sensie no tu piszesz dla free to play, więc bez skracania, ale tak ludzie robią, po prostu się kontrują, aby tych surowców mieć dużo, więc no możecie coś takiego zrobić, z tym, że jeżeli jeszcze jesteście razem w gildii, to się nie znajdziecie tutaj na arenie tej twierdzowej, powiedzmy, więc musicie wyjść z gildii i się poszukać i dopiero wrócić do tej gildii i już mieć te kontry zapisane, to wtedy możecie się kontrować, tak to wygląda, ale tak, jest to ok pomysł, dlaczego by nie. Siema, kiedy będą kiedyś streamy z Shakesa? No z tymi streamami to jest tak, że ja tutaj mam internet dosyć słaby. W sensie internet mam dosyć dobry, ale różnie to bywa, nieraz się coś tam zawiesza i tak dalej, nie wiem jak ten stream by był z płynnością, muszę po prostu kiedyś odpalić takiego testowego i zobaczyć, ale no, są w planach, ale kiedy dokładnie będą, to nie wiem, nie będę obiecywał, bo potem nie dotrzymam, wiecie, i będzie wyglądało to słabo, także na razie nie obiecuję, ale są w planach po prostu. Czy sądzisz, że grając free to play można być super mocny? Ty i Zakreble jesteście najlepsi. Cienki. Natomiast oczywiście, że tak. Z tym, że no, jeżeli grasz free to play, to musisz poświęcić dużo czasu na tą grę. Wielokrotnie widziałem osoby, które nie kupują praktycznie wcale grzybów, dosłownie zero, a po kilku latach serwera są tam w top 15, bo po prostu grzybiarze przestają grać i tak dalej, a taka osoba, która gra free to play, jest wytrwała, to sobie do tej topki wbija, więc jakby to jest normalne i tak się często dzieje. Dobra, mamy teraz pytanie kolejne. Kiedy odcinek z oceny postaci? No to już na to powiedzmy, że odpowiadałem. Wtrąciłem to tam poprzednio. Grałeś kiedyś magiem, a jak nie, to dlaczego nie? No grałem, tak jak mówiłem, moja pierwsza postać to był właśnie mag. I teraz na tym serwerze, gdyby nie wyszła nowa klasa, to bym także grał magiem, więc kiedyś sobie pewnie tego maga jeszcze ogramy. Co studiujesz? No to już odpowiadałem. W ogóle dużo było pytań o te studia, nie wiem czemu dużo ludzi wyszło z założenia, że coś tam studiuje, ale no już odpowiadałem, jak to u mnie wygląda. Dlaczego itemy na 3 staty są lepsze niż na wszystkie? Po prostu itemy na 3 staty dają ci więcej tych statystyk. Poczekajcie, ja tutaj może coś zaprezentuję. O, serwer nie odpowiada, fajnie. Zręczność, wytrzymałość, szczęście, na przykład mam 295, a tutaj mam itemek na wszystkie staty, które był dropnięty w miarę w tym samym momencie i on mi daje tych wszystkich stat 246, czyli mi daje po prostu o 50 mniej tych moich głównych cech, dlatego też opłaca się po prostu na 3 statystyki, ponieważ daje taki itemek więcej aniżeli na wszystkie, dlatego właśnie wszyscy ubierają na 3 statystyki, no i tak to wygląda. Pytanie do odcinka specjalnego. Jak dobrze rozwijać własną arenę? Kiedy opłaca składać się ofiary, czy opłaca się wykupywanie umiejętności u kupca? No tu generalnie polecam poradnik do zarządcy areny u mnie na kanale, tam odpowiadam na tego typu pytania i wszystko tłumaczę. Jeżeli gra się Demon Hunterem i robi się lochy w strefie mroku i dropią itemy na 3 cechy, to dają one zręczność czy tylko siłę? Itemy ze strefy mroku dropią dla wszystkich klas, jest to jakby losowe, dlatego abyś mógł ubrać też swoich towarzyszy. Działa to tak samo jak w wieży, że tam też ci dropią nieraz dla maga, nieraz dla łowcy demonów, nieraz dla zwiadowcy i tak dalej, i tak dalej. Chyba o to ci chodzi, tak? O ile dobrze zrozumiałem, no to po prostu dropią dla różnych klas, więc no tak to wygląda. Tak czytam to pytanie i chyba odpowiedziałem, ale nie wiem, w razie czego dopytaj. Czy będzie kontynuacja Exiles Curse na S39? Zobaczymy, nie wiadomo jeszcze kiedy wychodzi S39, nie wiadomo jeszcze nic tak naprawdę, więc dopiero co wyszedł S38, także po prostu zobaczymy.
Mam pytanie, kiedy na niedzielny bonusowy odcinek? Wierzysz w Boga? Odpowiedz na niedzielnym odcinku, proszę. Fajne odcinki robisz, pozdrawiam i życzę powodzenia. Również dziękuję, znaczy również pozdrawiam i dziękuję. Na takie pytania, szczerze mówiąc, nie będę tutaj odpowiadał, bo nie będę jakichś tam kontrowersji wzbudzał. Czy kiedyś pokażesz twarz i takie drugie, może odpowiesz, może nie, ale czy moja postać jest dobra? No to tak samo, no te levele cały czas mnie pytają o to, te około 70, więc napisz do mnie na około 200, wtedy ci powiem, co tam z tą twoją postacią, czy jest okej, czy nie. Natomiast tak, no planuję, tak jak już wspominałem w odcinku bodajże piątkowym, planuję zacząć nagrać z kamerką, ale to jeszcze miesiąc, może nawet dwa, i wtedy być może zaczną się te odcinki właśnie z kamerką, ale to jeszcze zobaczymy, więc tak, właśnie planuję. W sensie, no, kiedyś pokażę na pewno. Jak dobrze robić karczmę na niskich poziomach? No, robisz misje takie, które ci dają jak najwięcej expa w jak najkrótszym czasie. To po prostu tak to wygląda. To jest dosyć proste. Poradnik do karczmy też zapraszam, bo tam mówiłem tego typu rzeczy właśnie podstawowe. No, ale tak to wygląda. Cześć, w którym momencie grając w Free to Play, posiadając na sobie założonego epika, mam wiedzieć, kiedy go zmienić na lepszy przedmiot, zwykły? Chodzi mi tutaj o ilość statystyk lub inny punkt odniesienia. No musisz, to jest tak naprawdę ciężkie, ja to zawsze robię na oko, ale musisz po prostu, najlepiej jakbyś wiedział, na którym około levelu ci dropnął ten epic i sobie musisz na niego po około tam 10 poziomach, jeżeli wbijesz, to wtedy już możesz zacząć się rozglądać za nowym itemkiem, coś w tym stylu. No ja to zawsze robię na oko i nigdy, tak wiecie, sztywno się tego nie trzymam. Zrobiłem pierwsze 9 lochów i mam 130 level, ale nie mam strefy mroku. Czy wiesz o co B? Czy to jakiś bug? No musisz dropnąć klucz z kopalni. Kopalnia może być nawet na pierwszym poziomie, ale klucz musisz dropnąć i wtedy ci się odblokowuje. W sensie, ja miałem na przykład taki błąd, że musiałem odświeżyć grę, jak zamknąłem te pierwsze 9 lochów i biłem ten 130 level. Wtedy mi się tak jakby wieża odblokowała i potem ten klucz od razu mi poleciał z kopalni właśnie. I jak ten klucz poleci, to mamy strefę mroku, która nam to odblokowuje, wiecie, tornado, no i ten pierwszy loch właśnie w strefie mroku. Także, no pewnie grę już odświeżałeś i tak dalej, ale jeżeli ci nie dropi, no to ci pewnie prędzej czy później dropnie, bo to chodzi o to, aby właśnie klucz zdobyć. Mam pytanie do odcinka, ile masz lat i ile grasz w Shakesy? No to już odpowiadałem. Sam się uczyłeś dobrych startów w Shakesie i innych rzeczy, typu żeby nie rozwijać fortyfikacji w twierdzy itp. Jeżeli ktoś, kto to był, pozdro. No w sumie trochę z YouTube'a, trochę samemu, trochę tam, wiecie, wymieniliśmy się jakimiś opiniami na Discordach i innych tego typu rzeczach. I tak jakoś to wygląda. Natomiast generalnie, no to co, no czas swoje robi, więc już jak sporo grasz, no to jednak się tego wszystkiego uczysz, ale też w ogóle jak teraz zacząłem nagrywać te odcinki, to też sporo osób mi jakieś wskazówki daje w komentarzach, czego ja na przykład nie wiedziałem i dzięki temu też się uczę, więc to jakby tak naprawdę cały czas coś tam się, czegoś się nowego człowiek dowiaduje. Dobra, witaj, czy jestem zakładać konto teraz na tych starszych światach, S1, S10, S15, czy lepiej grać na nowszych światach? To już zależy, no jeżeli ci zależy na topce, to najlepiej wybrać jak najnowszy świat, po to, aby po prostu masz jeszcze szansę na przykład na takim S38, jak przygrzybisz, to tę topkę dogonić. Natomiast jeżeli ci nie zależy na topce, to raczej polecałbym w sumie starsze światy, bo tam jest duża szansa, że cię przyjmie ktoś do gildii, gdzie ta gildia jest rozwinięta na maksa. Co za tym idzie, szybciej po prostu ten level będziesz wbijał i tak dalej, szybciej ci ten rozwój początkowy pójdzie, więc no to już zależy od ciebie. Dobra, dalej. Jak wyglądała twoja pierwsza postać, jaka profesja i czy początki dla ciebie w Shakesie trudne? Pozdrawiam. No, w moje początki w Shakesie to już mówiłem, że moja pierwsza postać to był Mac. Jak wyglądała, to nie wiem, czy ci chodzi o to, że mam ci pokazać wygląd, no już nie pamiętam, jaki to był wygląd. No na pewno były trudne, ja tam na początku, to wiecie, nie starałem się zbytnio, w sensie tam... Wtedy byłem w podstawówce, no to byłem tam jakiś dosyć młody, ale generalnie, no to ja sobie tak grałem, wiecie, dla zabawy i tam, wiecie, nie napinałem się tak o wszystko, tam się bardzo nie starałem, robiłem sobie karczmy i tak dalej, poczytałem tam trochę forum, żeby się podowiadywać, co i jak robić, ale generalnie, no na pewno były trudne, bo na pewno dużo rzeczy nie wiedziałem i dużo rzeczy zrobiłem źle. Natomiast jak ja wtedy zaczynałem grać w Shakesa, no to wtedy było o wiele mniej rzeczy, tam tak naprawdę była karczma, były lochy, była arena, ona chyba jeszcze wtedy nie dawała PD nawet, i to było w zasadzie tyle, nie pamiętam, żeby
żeby tam coś jeszcze innego było, bo ta gra była, strasznie mało rzeczy było, no teraz doszła twierdza, doszły te pupile, doszło to wszystko, więc jest tego naprawdę sporo do nauczenia. Kiedyś czegoś takiego nie było, bo ta gra po prostu nie była aż taka skomplikowana kiedyś. Tutaj Sonic sobie postanowił zażartować z naszej gildii, więc już na to pytanie odpowiadałem, pozdrawiam cię Soniku. Może by znalazło się miejsce w twojej gildii, to chyba nie do odcinka, ale to tam potem koledze odpiszę, ok? Jak wyglądało zakładanie konta z custom ikonką? Siema, zawsze zastanawiało mnie, jak wygląda tworzenie nowej postaci posiadając własną ikonkę. Chodzi ci pewnie o własny awatar, tak jak ty, czy na przykład Zakreble. Czy taka ikonka jest przypisana do maila i zmienia się dopiero po potwierdzeniu maila? Jak to działa? Nie, tą ikonkę ustawiają po prostu twórcy gry, w sensie ten awatar ustawiają twórcy na koncie. Więc nie jest to przypisane do maila i tak dalej, ale wiem, że sporo osób to ciekawi. Też sporo osób ciekawi, jak wygląda mój bonus od rasy, czy ja mam po prostu od demona, bo mój awatar to jest demon? Nie. To jest tak jakby taka nakładka na ten awatar shakesowy, czyli ten, który ma każdy. Więc jakby ja pod spodem mam normalnie na łowcy, tutaj to mam bodajże gnoma, bo on jest najlepszy do zręczności właśnie, a na to mam nałożony tak jakby swój awatar, więc też wiem, że kilka osób to ciekawiło, także odpowiadam. Dobra. Wiesz może, czy Maciek wróci do Shakes and Fidget? Pozdrawiam. Nie wiem, nie znam Maćka osobiście. Troszkę tam jego streamów i tak dalej oglądałem, jak jeszcze i filmów, jak jeszcze nagrywał. Natomiast osobiście go nie znam, więc nie mam pojęcia. Dobra, no dalej. Oj, znowu się tutaj coś zwiesiło z tego co widzę. Okej, Mati to mi pisało odnośnie gildii, to nie jest istotne. Kolejne. Siema, może to być to głupie pytanie z oczywistą odpowiedzią, ale zastanawiam się, dlaczego itemki na 3 staty są lepsze od tych na wszystkie. No to już przecież teoretycznie te drugie dają więcej, bo jeszcze podnoszą boki. To już odpowiadałem, bo tam było już takie pytanie. I kolejne. Cześć Neutra, chciałbym się zapytać, jak karmić pupile dla graczy niegrzybiących? Kogo w pierwszego farmić chyba, a nie karmić? Na przykład Crocs itp, tak zgaduję, bo troszkę tutaj błędów porobiłeś. Dopiero zaczynam swoją przygodę z Shakes and Fidget, a jeszcze jedno pytanie, na którym levelu odblokowują się pupile? Pozdrawiam. Zapraszam na poradnik do pupili, tam masz wszystko, odblokowują się na 75 poziomie, natomiast wszystkie ścieżki i tak dalej masz właśnie w tamtym odcinku. Więc cię po prostu do niego zapraszam. I okej, no i to by były wszystkie pytania. Zadaliście ich prawie 50, bo tam dwa nie były związane z odcinkiem, także no naprawdę sporo. Ja sobie tutaj specjalnie skrzynkę wyczyściłem, aby te pytania mieć od was. No i z tego co widzę, nam to zajęło pół godziny, więc długo. Także okej, teraz sobie chyba przejdziemy do szukania tych itemków tak w miarę na szybko, żeby tutaj, oj, sporo tracimy niestety pancerza, plus 20 statystyk, więc chyba olejemy. Poszukam sobie tak na szybko jakichś itemków na właśnie 3 cechy. Mam nadzieję, że mi to jakoś długo nie zejdzie. O, tutaj już tylko, oj, punkty życia, dobra, to bierzemy na pewno. O kurde, poczekajcie, bo ja nie założyłem sobie tych itemów. Dobra, wiecie co? Zobaczymy, czy faktycznie dadzą mi te itemy tak dużo, jak mówiliście. To jest, cyk, 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 dobra, i chyba mamy ulepszona jakość, to są 3, 4 i to 5, dobra. Zobaczymy, czy faktycznie da mi to aż tyle. To mi daje ile? 312, ok. Zaraz sobie po prostu taki test to będzie, myślę, że akurat ok. Ale mimo wszystko chyba te sobie zostawimy, no bo to jest jednak runa punkty życia, więc myślę, że to będzie dobre. Dobra, znowu na wszystkie staty niestety. No chciałbym tu w miarę szybko, żeby się z tymi grzybami zmieścić. 314, a to mi daje 312, więc no jak widzicie, szału tutaj nie ma. Dobra, to sobie oczywiście wyjmiemy. To no dało mi to dwie statystyki więcej. Może po prostu to jest pech, ale no wydaje mi się, że aż tyle to nie daje. Tak jak tam się troszeczkę napinaliście. To mi, o, to już plus 23, 317. Czyli no mi dało 5 statystyk więcej, no niby sporo, niby nie, no nie wiem jak to oceniać, ale no wiecie, ja nie jestem człowiekiem, który się napina o jedną statystykę, w sensie o tam jakieś drobne statystyki, więc chyba jest to bez sensu. To mi zabiera sporo pancerza, więc ja raczej tego nie chcę. Poczekajcie, w ogóle ja tutaj sobie odzyskam klejnot, żeby tutaj w tym ekwipunku już, oj, ja to muszę przecież założyć, żeby w tym ekwipunku sobie takiego syfu nie robić. Dobra, lecimy dalej. Szukamy sobie i tutaj mamy jakąś klatę, na której tracimy troszkę pancerza, ale nie ma tragedii, więc ją sobie także sobie tutaj podmienimy. Poczekajcie, cyk, bo ja tutaj widzicie, przez ten ekwipunek mam strasznie mało miejsca,
co za tym idzie, muszę tutaj takie robić. Dobra, jeszcze mi zostaje, powiedzmy, broń, buty i co jeszcze? I rękawice, okej. Także zobaczymy, czy nam coś tutaj ciekawego poleci. Mamy jakąś broń, ale niestety to jest na wszystkie cechy, więc no olejemy to. Szukamy sobie dalej. Mamy jakąś klatę na wszystkie cechy, więc olewamy. Ja ten odcinek będę troszeczkę przycinał, żeby on nie był nie wiadomo jak długi. No ale generalnie dalej sobie tutaj szukamy. O, i mamy łuczek. Dosyć fajny rozrzut, 638, obrażenia od błyskawic 7. No rozrzut troszkę mniejszy aniżeli w tym naszym, ale te średnie większe, więc myślę, że możemy go wziąć, dlaczego by nie. Dobra, tutaj sobie podmienimy cyk cyk. Okej, no i szukamy dalej. Co nam jeszcze potrzebne? Potrzebne nam jeszcze buty i rękawice. No są rękawice, ale niestety są one na wszystkie cechy, znowu te same. Także okej, szukamy dalej i mamy buty, troszkę, bo mamy w ogóle też te itemy założone, dlatego ja tam pancerza niby traciłem, no ale dobra, nieistotne, troszkę ten taki odcinek chaotyczny, ponieważ przez to czytanie tych pytań, no ale głównie takie było założenie tego odcinka, żeby właśnie te pytanka sobie poczytać, natomiast dobra, tutaj wymianka i tutaj cygi, co nam jeszcze potrzeba, rękawice, okej. Jeszcze tutaj jakieś musimy poszukać i mamy rękawice, zobaczcie, łączna odporność, sporo tracimy pancerza, ale no trudno, dobra, bo już tutaj też się nie chcę bardzo rozwodzić grunt, żeby te statystyki były spoko, ten pancerz tak czy siak będę miał te 50%, dobra, i lecimy do gabinetu magii. Tu mamy za grzybki, więc na razie nie będę tego kupował, w gabinecie jeszcze 3 itemki, pierwsze lepsze. I o, i tutaj już coś mamy, szansa na legendarne artefakty, plus 11, więc spoko, możemy to sobie podmienić, dlaczego by nie, cyk, 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 dobra, jeszcze pierścionek i tutaj ten amulet i to będzie tak naprawdę wszystko, także spoko, no jeszcze tutaj nam się uda mi się wydaje, dokładnie, tutaj mamy odporność na błyskawice, także cyk, to możemy już od razu podmienić. Nie wiem, czy ja dobrze użyłem tej runy, to mi możecie też napisać, szczerze mówiąc, bo nie jestem pewien, czy aby na pewno jest ona ok użyta, no bo wydaje mi się, że tak dużo osób, w sensie no nie tak dużo osób, ale sporo osób mi o tym pisało, więc wydaje mi się, że powinna po prostu dawać więcej, ale no jak tutaj widzicie, no chyba, że dla tych osób te 5 statystyk, które tam dostajemy, to jest faktycznie bardzo dużo i okej, mamy pierścionek, więc jeszcze udało nam się na koniec tego epickiego weekendu przebrać. Wydaje mi się, że wszystko jest tak jak być powinno. Cyk, 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 dobra, no i mamy 50% pancerza, mamy tutaj z tego co widzę, mamy tutaj wszystko założone, ok. To sobie dajemy tutaj, żeby to mieć do kibelka. To już możemy sprzedać, bo to jest ta ulepszona jakość przedmiotu. No i dobra, możemy tutaj jeszcze troszeczkę dać sobie może do 1700 w HP. I wiecie co, jeszcze może sobie wejdziemy w lożki, może poklikamy tam z 200 grzybów, coś takiego. Spróbujemy to 13 piętro docisnąć, bo tam widziałem, że mi odskoczyło kilku łowców, mianowicie tak, poczekajcie, Hillard mi tutaj odskoczył i Pitbull, oni cały czas się trzymają praktycznie równo, ale odskoczyli na 5 poziomów, także sporo. Dafuk też widziałem, że jeszcze pocisnął, ma 261, no i Azuria tutaj dosyć mocno odleciał w sensie, bo to jest on i tak jak dobrze myślałem w tym pierwszym odcinku, że jeszcze tutaj po prostu nie korzystał z epika, korzystał dopiero później, dlatego też tak mocno pocisnął i praktycznie jest top 2 pod względem levela, jeżeli chodzi o serwer, tutaj tylko King Przelew ma większy, także no ładnie tym łowcom. No i tutaj jeszcze Cordeza widzę, że ma 252, więc troszeczkę większy od nas, ale okej, polecimy sobie do tego 13 piętra, zobaczymy czy mamy chyba wszystko poubierane tak jak być powinno, także okej, sobie jeszcze tutaj wbijemy i spróbujemy tego maga pocisnąć, bo wiem, że tam go pocisnęli, a my tutaj coś nie możemy zbytnio, on by nam to dał tutaj sporo poziomów. No ale spoko, polecimy sobie na niego ile tak, do 500 grzybów powiedzmy, może się trafi jakaś fajna próba, chociaż no na razie z tego co widzę nie wygląda, nie wiem czy tą broń dobrze, że zrobiłem taką epicką na 3 staty, ale najwyżej się to wymieni, wiecie, zwykłą broń można znaleźć za każdym razem, natomiast epickiej często nie możemy znaleźć, ponieważ po prostu ciężko, no bo poza epickim weekendem wiadomo, te epiki lecą dosyć rzadko.
No ale okej, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać z tym naszym Robertem marketingowcem. No, szczerze mówiąc myślałem, że jak jeszcze przebierzemy się w świeże epiki, to jeszcze go tutaj pociśniemy, ale nie wygląda tak jakby miał paść. Popróbujemy, no trenera mamy na 9 poziomie, więc dosyć wysoko mi się wydaje. W teorii powinno być ok. Ja tak się zastanawiam w ogóle, czy ja tutaj wszystko mam dobrze zrobione. No, wydaje mi się, że tak. Te gatki są dosyć słabe. No zobaczcie, no jednak tutaj te itemki 320, 317. Także no tu jest strasznie duży rozrzut z tego co widzę, ale lecą po 320. Te gatki widocznie były dosyć słabe. No ale one mi dają te punkty życia, więc je sobie po prostu zostawimy. Dobra, no jeszcze tutaj na niego dociśniemy troszeczkę. Może się uda go pokonać. Jeżeli nie, to jeszcze pójdziemy do strefy mroku. Jeszcze tam dwa lochy powinienem zrobić w strefie mroku, w sensie dwóch potworków w lochu. Także jeszcze tam spróbujemy. Dobijemy pewnie ponad 252 i chyba to by było na tyle. Szczerze mówiąc, poczekajcie, bo ja tutaj mam jeszcze do złapania dzisiaj raz słońca. Czy on tutaj portal pokonaliśmy? Ok, wyprawę mogę kliknąć w sumie przy okazji. Raz słońca bym miał do złapania, ale nie wiem, czy on mi da aż tyle. To są góry koronkowe, to go sobie złapę później. Dobra, to jest w sumie taki, wiecie, już na koniec, żeby jeszcze tutaj troszeczkę poklikać na tym odcinku, to sobie po prostu sobie dociśniemy. Ale no tutaj ten mag jest raczej nie, mógłbym go pokonać, jeżeli bym poszukał itemów na punkty życia i tak dalej, ale nie jest to, nie napinam się bardzo o to. Grunt, że te itemki mam powiedzmy w miarę świeżo zmienione, także to jest akurat na plus. Dobra, tutaj powinniśmy jeszcze z dwóch pokonać i dokładnie pokonaliśmy, zobaczcie jak szybko. No i teraz mamy jeszcze ohydnego gremlina. Pamiętacie, w poprzednim odcinku się dosyć sporo z nimi męczyliśmy, a teraz dosyć ładnie padł i wbiliśmy dzięki temu 252. Natomiast czy my tutaj tego gremlina, no tam bardzo mało HP, no zużyjmy na niego jeszcze powiedzmy ze 100 tych grzybów. Już tutaj dociśnijmy do końca, coś tam się zlagowało, ale i tak. No dokładnie, padł, super. I mamy jakąś wuwuzelę. To będzie dla naszego tutaj zwiadowcy. To możemy w sumie rozmontować od razu, bo akurat mamy sloty u kowala i tutaj mamy jakąś klatę, z tym, że ona za wiele nie daje, także ją sobie także rozmontujemy, także super. I okej, mamy jakiegoś wściekłego wilka, no to on tutaj już raczej jest ciężki do pokonania, bo tam Dafug mi wysyłał swoje lochy, co prawda to było 2 dni temu, teraz już na pewno bardziej pocisnął, ale wysyła mi właśnie swoje lochy na tamten moment, kiedy on miał 254, a my 250. No i tak u niego te lochy wyglądały, z tym, że on jeszcze tego maga pokonał, no nam się tutaj nie poszczęściło. A zobaczmy, czy my tą meduzę byśmy byli w stanie pokonać. No wydaje mi się, że niestety nie. Chociaż no tu jej schodzi już na pewno więcej aniżeli w tamtym odcinku z lochów, ale chyba nie ma co klikać i tak już ten odcinek przedłużyłem, także ja wam dziękuję za oglądanie. Dam wam chyba w przypiętym komentarzu ramy czasowe, kiedy kończę odpowiadać na pytania i tak dalej, żeby kogo tam to nie ciekawi, chociaż może nie, może zostawię tak jak jest, zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, subskrypcję i możecie wbijać na Discorda dla widzów. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.